Okej, jest z nami Artur Krerowicz, zdobywca złotego medalu Mastersów Open. Bardzo zmęczony, narzekający już na wiek, bardzo negatywnie nastawiony na dalsze starty w zawodach, tak? Negatywnie? Nie, pozytywnie. Pozytywnie, jasne, zawsze pozytywnie. Jutro przyjeżdżam się pobić trochę w grapplingu. Czyli jest siła na jutro jeszcze? Jest. Dzisiaj żadnej kontuzji nie odnowiłem, także jutro mogę jeszcze się pobawić trochę. Ile miałeś walk w Mastersach? W Mastersach miałem 3 walki. Pierwszą miałem trudną, nie wiem, z czarnym pasem bodajże, Krzysztof Mila. Te dwie późniejsze były dosyć łatwe, przed czasem skończyłem. A jak przygotowania? Na co dzień? Co robisz, że utrzymujesz się w takiej dobrej formie? Ile treningów w tygodniu? Bo jednak no, w pewnym wieku wiadomo, że ciężko jest zrobić efektywnych kilka treningów w tygodniu. Ciężko, tak. To zauważyłem ostatnio i jeżeli tak przeholuję, to później niestety no gorzej mi idzie na macie, tak? Także u mnie kluczem do sukcesu nie jest więcej treningów, a mnie. Mam takie tendencje, żeby za dużo trenować, a to nie jest wcale dobre, nie? No co, gdzie trenuję? No, mamy grupkę chłopaków z koło brzegu, sami trenujemy, jeżdżę do Koszalina, do Ronina. Pozdrawiam Sylwka, dzięki, że mogę u nich trenować. Przyjeżdżam nieraz do Szczecina na sparingi, do Bagiego. No i tak w sumie w doskoku, nie mam takiego własnego klubu, żebyśmy mogli solidnie się przygotować u siebie. Nie? A jutrzejszy start, też w Mastersach, czy jeszcze na kadrę liczysz? Na kadrę nie liczę, ale normalnie wystartuję. Tak? W kategorii swojej Masters, tak? Nie, no grapplingu nie ma Masters. Normalnie, adult. Dzisiaj miałem też jedną waleczkę w normalnej kategorii zaawansowanych. Przegrałem z zapaśnikiem Białogardu na punkty, nie? Który później zresztą był drugi. Nie? Czyli zaocznie masz trzecie miejsce. Zaocznie masz trzecie miejsce. Zaocznie. No to ze złotym medalistą w Mastersach i zaocznie z brązowym medalistą w kategorii Arturem Krerowiczem życzymy dalszej wytrwałości i ciężkiej pracy na treningach. Dzięki, pozdrawiam. Dziękujemy.